Radomno, wieś w powiecie nowomiejskim. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, wieś już ostatnia przy granicy z powiatem iławskim. Tu powstaje nowa szkoła. Przed wojną była szkoła niewielka, ten czerwony gmach. Później w okresie PRL-u niewielki barak, można powiedzieć. Tak było przez długi czas. Obecnie jest to kolejna szkoła, którą budują władze samorządowe pod kierunkiem wójta gminy Romana Tromczyńskiego. Jak sam powiedział, będzie to już ostatnia szkoła w jego karierze, ponieważ wójt Roman Tromczyński nie będzie startował w kolejnych wyborach samorządowych. Osiągnął już wiek emerytalny, ale wiele dobrego uczynił dla swojego środowiska, dla społeczności gminy, dla powiatu nowomiejskiego.